Kurnie, coś tu położyłem i sobie porysowałem blat. Jest jakaś szansa, żeby takie rysy zniwelować na takim blacie? Nie lubię czegoś takiego. Czasami coś się postawi, coś wystaje, jakiś kawałek, nie wiem, śrubki czy czegoś i jest taka zadra, a potem mnie to wpienia. A cały blat wymieniać to by było kłopotliwe, bo na etapie budowy to mogłem go wnieść, jak nie było schodów i balustrad, a teraz to bym go nie miał nawet jak tutaj dostarczyć. Takie coś testowego przyjechało do mnie, Q7. Kolejny średnia, kolejny budżetowiec, można by nawet powiedzieć. Chyba, no nie wiem, jak go klasyfikować, czy budżetowiec, czy średniak. Jednostka nie jakaś bardzo mocna, jeśli chodzi o osiągi, ale jak na średniaka, czy budżetowca, ma być odporna na rzucanie i zalewanie. Dla wielu osób taka kwestia jest w sumie dość istotna, jeżeli wybierają spośród tysiąca podobnych urządzeń o podobnych parametrach. To na przykład to, że coś jest wodoodpornego albo odpornego na upadki, jest dużym atutem, tak więc przepraszam. Dzisiaj wyciągam aparat, ładuję go właśnie. Też go za często nie używam, bo jest za wielki i za ciężki. I poza tym cały czas mam problem z wieszającą się, czasem się on przywiesza. Strasznie mnie to irytuje. Dzisiaj wymienię mu kartę. Co prawda mam zamontowaną taką normalną, zalecaną przez Sony, szybką kartę, zmienię mu na jakąś inną, bo często się tak zdarza, że podczas zakończania procesu nagrywania wideo aparat mi się wiesza i tylko wyciągnięcie baterii pomaga, a chciałbym porzucać tym telefonem, a wiecie jaka jest sytuacja, to nagrywa 2000 klatek na sekundę, to będzie fajnie to wyglądało, tylko dobrze jakby się to nie wieszało, tak więc no może to jest wina karty, wezmę, zmienię na inną i zobaczymy czy efekt będzie, czy efektu nie będzie. Kolejne pytanie, jak tam moja makowa przygoda? Cały czas jest jak najbardziej aktualna. Mam tutaj remote desktopa do starego Windowsa. Teraz instaluję, ma aktualizację, ale mam tutaj przełącznik na monitorowy i mogę zobaczyć, co tam się dzieje. O, właśnie to się dzieje, dlatego się nie mogę remote desktopem podłączyć. Trochę lepsze to jest niż wirtualizacja, bo wirtualizacja ma problem z USB-kami, z takimi rzeczami, jak do niej podłączam. Tak więc ten desktop, tak jak powiedziałem, on przejdzie do drugiego pokoju, gdzie będę robił live'y. Tutaj nie wiem, czy będę stawiał w takim razie nowego Windowsa, skoro to mi pasuje. No, takie przemyślenia poranne. A i DJ Osmo będzie szybciej niż dostępna informacja, że ma być szybciej. No, na razie z tym poeksperymentuję dzisiaj i zobaczymy, czy wyjdą jakieś dobre ujęcia. Najgorsze w tym robieniu szybkich zdjęć to jest to, że obraz Wam niestety będzie mrugał, bo 50 Hz naszej sieci jest widoczne, jak robicie 2000 klatek na sekundę i trzeba jakieś alternatywne oświetlenie. Ja zobaczę, bo wziąłem sobie tutaj taką lampę na baterię i ona wtedy nie ma tych tętnień i chyba wygląda to lepiej. Ale widzicie, jak potrzeba dużo światła, jak ten obraz wygląda nie za specjalnie, bo musi być naprawdę dużo światła do takiej akcji. Jestem uzależniony od tej koreańskiej zupy. Nie wiem czemu. No dawniej lubiłem te nasze chińskie takie, chińskie z Radomia, wifony, czy jak to tam się nazywało. Ale teraz odkąd przeszedłem na tą koreańską, to nie wiem, co nam dosypują za straszny syf do tego, ale czasami mnie tak szarpnie na chęć zjedzenia tej zupy i właśnie dzisiaj jest ten dzień. Nie mogłem się powstrzymać, żeby sobie jej nie przysposobić. Muszę sobie wystygnąć, bo to jednak tak jak się zgara zagotowanego wyciągnie, to 15 minut bezwzględnie musi odczekać. Przynajmniej makaronik sobie napęcznieje, żeby się dał to normalnie przyjmować do paszczy. Nie był to dzień najlepszy na takie eksperymenty z telefonem ze względu na pogodę, a tak naprawdę na brak światła, bo jednak przy takich zdjęciach, gdzie ja jestem w stanie wyprodukować materiał z prędkością 2000 klatek na sekundę, no to światło jest kluczem. Światło jest kluczem i nawet jak się sztucznie to doświetli, to wszystko jest takie, no sami zobaczcie, jak to wygląda, niestety. Jak chcę zrobić super slow motion, to tak to wygląda. Ja myślę, że fajne super slow motion to by było na strzelnicy, ale to tylko i wyłącznie na otwartej i w lecie. Potestujemy to, mam nadzieję, w nadchodzącym roku,
bo to mogą być fajne ujęcia. A dzisiaj, słuchajcie, no pierwsza rzecz, no to trening taki na strzelnicy. Z kolegami się umówiłem, żeby dzisiaj trochę potrenować tego, co nam instruktor poopowiadał, bo to ciekawe rzeczy były. I cały czas się upewniam w tym, że bardziej mnie interesuje właśnie takie strzelanie bardziej dynamiczne, może nawet bardziej takie, można by powiedzieć, no nie wiem, defensywne, ofensywne, no trudno mi to nazwać, ale takie strzelanie, które może się przytrafić człowiekowi w naturalnych warunkach. Tak jak tam właśnie instruktor powiedział, próbujcie sobie strzelać jedną ręką, najpierw prawą, potem lewą, tak żeby być przygotowanym na różne sytuacje, bo strzelanie tarczowe, no to jest tylko i wyłącznie taka pozycja statyczna, tarcza statyczna, nic tam się w ruchu nie dzieje. A duży fan, duży fan właśnie z tego, żeśmy tam sobie podchodzili, odchodzili, do różnych celi strzelali. Jeszcze jakby były ruchome, to by było zarąbiście, no ale nie było. I to jest fajną opcją. A oprócz tego, dzisiaj spotkanie grupy wariatów, tak to nazywam, mam nadzieję, że nikt z tej grupy się na mnie nie obraża z tego tytułu, ale grupa wariatów, która wspólnie pasjonuje się tematem jabłkowych urządzeń. No, może nie tyle, że się pasjonuje, ale no, korzysta z tych urządzeń. Przemek, który się zajmuje wydawaniem magazynu właśnie takiego dla fanów firmy z jabłkiem zawsze w Kielcach, bo on jest tutaj z okolic Kielc, zawsze w Kielcach robi takie spotkanie dla osób związanych z jego magazynem, Mój Mag Magazyn to się nazywa. No i my też sobie z kolegami tam przychodzimy, żeby się pośmiać trochę z tych amazingów, tych wszystkich gaw, które jabłka robią. A dzisiaj takie świąteczne, przedświąteczne spotkanie, które nie ma nic wspólnego właśnie z, nie wiem, pokazaniem nowych produktów. Po prostu, żeby się spotkać w miłym koleżeńskim gronie i chwilę sobie pogadać na tematy technologiczne. Dawniej było więcej okazji do tego typu rzeczy. Ja pamiętam jeszcze za czasów giełd komputerowych, oczywiście archaiczny relikt przeszłości, piractwo, nie popieram, ale w tamtych czasach tylko i wyłącznie w taki sposób, by nie było oficjalnych dystrybutorów w Polsce. Mówię o czasach Atari, mówię o czasach Commodore 64, początkach rynku PC nie było jeszcze oficjalnych dystrybucji, a poza tym jak były oficjalne ceny na oprogramowanie, no to nikogo na to nie byłoby stać. No nikogo nie było na to stać, w ogóle człowiek nie mógł sobie wyobrazić, że oprogramowanie kosztuje więcej niż komputer, który i tak był arcyhorrendarnie drogi. I wtedy były tak zwane szanse na spotkanie face to face, bo teraz to wiadomo, jak jeżeli ktoś się decyduje na piracenie, to sobie wszystko ściąga przez internet i się z nikim nie spotyka, a wtedy to było fantastyczna rzecz, bo były giełdy komputerowe, były tak zwane copy party, ludzie się spotykali, wymieniali się dyskietkami, programami, ktoś tam coś przywiózł z zachodu. No były to takie czasy pionierskie, bardzo, bardzo dobrze wspominam, bo miły to był czas, ale oczywiście z tym zastrzeżeniem, że żeśmy żyli w dziwnych czasach, w dziwnym kraju i no teraz absolutnie nie popieram tego, żeby piracić cokolwiek, bo sam jestem w zasadzie po stronie twórców oprogramowania postawiony i też bym nie chciał, żeby moja praca była kopiowalna, tak jak wiecie, no, twórcy, którzy tworzą muzykę, tworzą film, inwestują w to środki, to też chcieliby, żeby coś im z tego wracało i od kiedy się pojawiła możliwość, to korzystam właśnie z legalnych źródeł w zasadzie wszystkiego, i muzyki, i filmów, i oprogramowania, i rozbudowuję swoją bibliotekę, nawet płyty DVD to kiedyś wyprzedałem, trochę żałuję, ale teraz przechodzę na bibliotekę cyfrową i też jak tam są jakieś moje ulubione filmy, które często oglądam, to też albo kupuję przy okazji jakichś właśnie takich, teraz są święta, no to mnie naszło, żeby sobie kupić te dwa filmy, ale czasami trafiają się właśnie różnego rodzaju promocje, gdzie może to taniej kupić. I pytaliście, gdzie szklaną pułapkę, czyli Die Hard, można w 4K, w HDR-ze i jak to w ogóle jest możliwe, żeby takie coś zrobić. Na iTunesie jest taka możliwość, czyli jeżeli zakupujecie coś na iTunesie, macie Apple TV, czy macie komputer, czy macie telefon, no, na telefonie to taka naciągana konsumpcja 4K, chociaż są telefony z ekranami 4K, ale to nie o to chodzi właśnie, bo wtedy nie macie doświadczenia takiego prawdziwego. 4K na telewizorze, i to dużym telewizorze, ma sens, na małym telewizorze również sensu większego dla mnie nie ma. 4K o 65 cali, czujecie różnicę,
że nawet 55 to jeszcze tak nie bardzo, nie ma takiego, jak coś oglądacie Full HD, to jeszcze tak nie macie takiego dyskomfortu, że to jest obraz Full HD. Dopiero od 65 cali w górę macie dyskomfort, jeżeli jesteście za blisko, idzie coś Full HD, czy jest reskalowane z takiego sygnału telewizyjnego, to czujecie dyskomfort. Tak więc jeżeli macie stosunkowo niewielką powierzchnię, 55 będzie Wam wystarczała, to taka wskazówka, jak zwykle pływam po tematach, że może czasami lepiej się zdecydować na 55 i mieć lepsze odczucia niż wchodzić w 65 i być nie do końca zadowolonym, że będziecie oglądali materiały Full HD, czy nawet czasami jeszcze w SD gdzieś tam ze swoich jakichś zapasów i wtedy no widać, że jest to duży dyskomfort. A tak jak powiedziałem, na iTunesie, ja myślę, że na Google'owym sklepie też są dostępne te filmy, bo chyba już dystrybutorzy się podogadywali jedni z drugimi. No i tą zaletą jest na iTunesie, że tutaj jak sobie kupicie ten film, to macie go w cudzysłowie na zawsze, ale cena jednego filmu to jest jak miesiąc abonamentu, nie wiem, w Netflixie. Często się tak zdarza, że płacę ten abonament i nie korzystam z niego w ogóle, żadnych filmów nie oglądam, bo nie mam po prostu czasu. No ale teraz już połowa grudnia, mam nadzieję, że ten taki ruch, słuchajcie, przedświąteczny się u mnie zakończy, bo to jest tak, że instytucje mają budżety, które muszą przed końcem roku powydawać, bo jak nie wydadzą, to na kolejny rok nie dostają takich budżetów. No i teraz jest zapalenie płuc, żeby kupować jakieś różne rzeczy. A nie da się tego wszystkiego w miesiąc ogarnąć, co można było robić spokojnie przez pół roku. Tak więc połowa grudnia to już ku końcowi się zbliża i znowu się rozgaduje. No ale dobra, już takim jestem gadułą. I nawet nie miałem jeszcze okazji w tym okresie zimowym, no chyba zimy jeszcze nie ma, ale w okresie takim przedświątecznym odpalić sobie Diablo, gdzie zawsze dobrych kilka wieczorów sobie spędzałem, żeby pograć, ale no mam nadzieję, że jeszcze tydzień, dwa, pozamykać wszystko i no i wtedy właśnie odpoczynek, filmy, Kevin sam w domu, jak będzie, to obejrzę sobie Szklaną Pułapkę, bo lubię, obejrzę sobie Obcego, bo lubię, obejrzę sobie Rockiego, bo lubię, stare rzeczy lubię do nich wracać, ale to właśnie do takich kilku filmów, które tam mam gdzieś ulubione, no i oczywiście pewnie też coś nowego, no i chciałbym też sobie pograć Diablo, pospotykać się z znajomymi, z rodziną, mieć trochę odcięcia od tej takiej codzienności. Tak się nagadałem, a nie powiedziałem tego, co chciałem powiedzieć, bo tam wiele osób mówiło mi, że bezsensowne jest kupowanie materiałów starych filmów w rozdzielczości 4K, bo to przecież cóż oni, jak to zrobią, jest zwykły upscaling. Nie, słuchajcie, oglądałem kiedyś taki jakiś materiał, że oni po prostu, no stare filmy, tak jak nie wiem, Szklana Pułapka czy Rocky, były kręcone normalnie, klasycznie na taśmie filmowej. A taśma filmowa ma dużo większą rozdzielczość niż Full HD i 4K. I tak naprawdę, żeby taki film z powrotem zrobić w 4K, nie wiem, jak oni to z HDR-em wymyślają, bo tutaj bym nie widział za bardzo możliwości, bo tak naprawdę no jak ktoś wie, jak powstaje HDR, to już z tej taśmy filmowej może być tylko jakiś sztucznie generowany HDR, bo podczas kręcenia owszem tak, ale po ponownym skanowaniu taśm filmowych do formatu cyfrowego raczej nie. Ale nie jestem ekspertem w tej kwestii, nie chcę znowu być tutaj połajany przez wszystkich. Tak więc te filmy nowe 4K, stare filmy, może nie nowe, te stare filmy w rozdzielczości 4K właśnie w ten sposób są robione, że są ponownie skanowane właśnie z wyższą rozdzielczością, pewnie nawet większą niż 4K, bo można je, nie wiem tam do jakiej rozdzielczości, ale można na przykład teraz w 8K zrobić i potem poddać obróbce cyfrowej, żeby to odszumić, żeby nie było tych jakichś elementów zniekształcających obraz. No i to jest dlatego generowane jako nowy produkt w nowej rozdzielczości. I to, co Wam mówiłem w iTunesie, jest o tyle fajnie, że jak kupicie jakiś film, tak jak kupiłem sobie Die Hard 2 i ona jest na razie w HD, ale jak tylko się pojawi wersja w 4K, to automatycznie się w mojej bibliotece podmieni właśnie na tą nową wersję o wyższej rozdzielczości. No, telewizory 8K już mamy, czekamy na produkty w 8K, ale 8K to ja nie wiem, do jakichś 150-calowych telewizorów ktoś wymyślił. No to jest marketingowe pompowanie, wydaje mi się. Konrad, duże zainteresowanie Twoim golfem jest, nie wiem czy wiesz. Aż jaki pachnący, ale tutaj Wam teraz zaprezentuję. Co to jest za
limuzyna. Jak się zaświecają migacze, od razu pretensjon już dłuższy 1 cm, jak tak migacze chodzą. Jest blik, nie? Jest, jest, jest. Zaraz po nowym roku będzie. Do zgolenia. Ale wiesz, teraz jest pytanie, do kogo strzelać? Do baby czy do tego chłopa? Kto jest gorszy? Kto zawinił? Może ona taka niby niewinna, ale coś nawywijała, nie? Zadanie kontrolne, lewa ręka. Jak Marian oceniasz swoją lewą rękę? Jeszcze się musi dużo nauczyć. Konrad też, proszę, lewa. I nowa kabura jest zainstalowana wewnętrzna. U mnie lewa, no to trochę mi schodzi na lewo. A teraz idę w terrorystę. Najpierw sprawdziłem terrorystę, ale ta babka też wyglądała na podejrzaną. Trochę nie wycelowałem tu, gdzie chciałem, ale prawie. Jestem ewidentnie bardziej pokrzywdzony, ale pani tutaj przetkałem nos, bo miałem katar i chciałem jej zrobić też lepsze widzenie w okularze. Krzysiu, jak nieważne, jak ważne. Ważne, żeby trafiać w czarne, no to trafiam w czarne. Proszę. Ale szafa z 2 metrów się nie liczy. No z 2 metrów się nie liczy, to też z 2 metrów nie strzelam właśnie. Coś nowego, nowa tarcza z terrorystą. A teraz pora na coś dobrego do jedzonka się wybrać przez tą śnieżycę. Co jest nowego? Nic? I zupa cebulowa, jako sezonowa. I burger z kiszoną kapustą. Myślę, że powinieneś go spróbować. Szafa, no jak nie ty, to kto? Z kiszoną kapustą? Tak, z kiszoną kapustą i z sosem 1000 desk. No wchodź w niego, no coś nowego masz. Nie, nagraz tak sobie jem dziennie, to... No to z kiszoną kapustą przy Wigilii. Dobra, zaraz się zapytam. Jak ktoś, to wchodzę z kiszoną kapustą. Ale jest, serio. No to wchodzę. No i bardzo dobrze. Open formułę rozważam. Patrzę, co dziś na dostępny. Kiszona kapusta i kartofel. To będzie to. Jak sama nazwa wskazuje, zupa cebulowa. Może pachnieć cebulą. Wygląda jak, zaskoczę wszystkich, zupa cebulowa z grzankami. Zobaczymy, czy smakowo jest. Nie, teraz używam iPhone'a, bo podobno zarąbiście ładnie kręci jedzenie. Testuję sobie różne apki do kręcenia, alternatywne. Ta chyba będzie udana. Przyjechał mój burger, odważyłem się na burgera miesiąca. Niedobra. Niedobra ta zupa? Ale co, za słodka, za słona? Nie, niedobra. No ja też wolę serową, ale mnie smakuje. Nawet cebulowa. To typowa francuska cebulowa zupa. No tak ma smakować. Jest wykonana dobrze, mnie smakuje. A burger, tak jak mówiłem, z kapustą kiszoną. Aha, na dole jest i z serem cheddar. No to chyba z normalnym serem, tak jak u wszystkich. Dobra, ale muszę najpierw cebulową do końca zmęczyć. Krzysiu, takiego wziąłeś barbecue? Nie wziąłeś tego, co trzeba, double XL? Nie, XL. Ten cheese. Potem cheese, a ty wziąłeś barbecue? Cheese. A z bekonikiem. Bogactwo, ale kto bogatemu zabroni? W moim widać życie. W twoim zresztą też widać życie. Cieknie krew. I różne inne rzeczy. Nie czuję w ogóle tej kiszonej kapusty. A ty za to widzisz, że barbecue na pewno czujesz. Teraz się kiszona kapusta uwydatniła. Można powiedzieć, że taki burger z bigosem niemalże świąteczny. Była pizza z bigosem, dostałeś burgera z bigosem. No trochę tak trzeba by powiedzieć, że z bigosem. Zjadliwy, ale to nie będzie mój smak. Nie ponowię go więcej, ale wytestowano, coś nowego. Mega, gdzie masz Polaroida? Ja jeszcze mam, bo nie oddałem, nie wiem czasu. Ale zrobiłeś jeszcze jakieś zdjęcia tym Polaroidem? Ja robiłem. No, i jak wyszły? Spoko wyszły. Bo podobno my żeśmy źle robili, że żeśmy nie trzymali w ciemni tej. Bo powinien się wyjąć, żeby było ciemno. Nie, słuchajcie, no po prostu z takiej odległości Sony. Światła nie ma i tyle. No. A co to za obiektyw? No właśnie. Sony. Vlogie. Ty, ale wyszło zdjęcie. Takie rzeczy były. Są nowości też na rynku. W końcu można coś nowego potestować. Ale formę miał fajną. Dobra, teraz po imprezie takie rzeczy trzeba porobić. I teraz pytanie i zagadka. Są zadry grube, rzucałem tym sprzętem. Czy popękał wyświetlacz? Jak to wygląda? W zamrażalniku w minus 25 też sobie leżał. Ciekaw jestem, czy zgadniecie, czy przeżył, czy nie przeżył. Nie pokazuję specjalnie, czy się świeci, czy się nie świeci, bo wykatowany był dobrze. W przyszłym tygodniu pomontuję film, to wrzucę na Test Hub, jak ktoś jest zainteresowany, czy przetrwał te katusze. A sam biorę się za inną robotę. Co ciekawe,
zamówiłem sobie u moich friendów chińskich fajną podkładkę do tego, żeby sobie to robić na takiej fajnej podkładce, żeby nie rysować tego stołu. Ale oczywiście teraz chyba mają tyle zamówień, że czuję, że coś po nowym roku przyjdzie. A, impreza jabłkowa. Powiem szczerze, że naprawdę super fajna. Takie towarzystwo sympatyczne tam jest. Tak się uśmiałem, że mnie gęba tu aż boli w zawiasach. Rzadko się zdarza, żeby tak było wesoło. Tak więc biorę się za polerkę, siusiu, paciorek i spać, bo zeszło do 10 godziny.